Redakcja Czujny.pl, Marek Majcher z tej strony, ksiądz Isakowicz-Zalewski, od lat walczący o pamięć o ofiarach wołyńskich, Małopolski Wschodniej, częściowo Wielkiej Litwy także i... Dlaczego to miejsce, czemu dzisiaj służy to przypomnienie? Właśnie w tym miejscu pod Bazyliką Archidiecezjalną świętego Jana Chrzciciela. Zbliża się 80. rocznica apogeum ludobójstwa, które dokonali nacjonaliści ukraińscy nie tylko na Wołyniu, ale również w Małopolsce Wschodniej i wielu innych częściach. I dzisiaj odbywa się nabożeństwo, które ma być, o tak przynajmniej ogłoszone, z powodu tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Więc oczywiście to nie były żadne tragiczne wydarzenia na Wołyniu, tylko było ludobójstwo, więc sam fakt, że Kościół nie chce tej prawdy o ludobójstwie, no to jest przyczyna, dla której ta nasza tutaj pikieta, znaczy taka skromna bardzo manifestacja się odbywa. Druga sprawa, myśmy wystosowali jako rodziny ofiar ludobójstwa listy do biskupów Polski i Ukrainy. Na to nie było odpowiedzi. Uważamy, że trzeba dobrych relacji między Polakami a Ukraińcami, natomiast najgorsze jest to, że nie są spełnione trzy podstawowe warunki. To po pierwsze prawda, żeby powiedzieć prawdę o ludobójstwie, po drugie pochować ofiary, i tu jest ten transparent najważniejszy, brak pochówku ofiar. I trzecia sprawa to, żeby Cerkiew grecko-katolicka zaprzestała gloryfikacji zbrodniarzy z UPA. No te warunki nie zostały spełnione, więc jesteśmy tutaj, żeby przypomnieć wszystkim
obywatelom, mieszkańcom, że powinniśmy przede wszystkim pamiętać i pochować ofiary. Właśnie to, co ksiądz przed chwilą powiedział, czyli mówienie o jakiejś tragedii, tragicznych wydarzeniach, to w tym sformułowaniu zawarte już jest co najmniej takie odwracanie ról procesowych, że to tak powiem. To znaczy, że nazywając tragedię, umniejsza się temu, że byli konkretni sprawcy z konkretnymi motywacjami i konkretną ideologią i były ofiary oprawców. Tak, oczywiście. No, tragedia jest wtedy, jak na przykład padnie cegłówka, czy będzie burza. Natomiast no, nie można ludobójstwa nazywać jakimiś bolesnymi wydarzeniami. Przecież tutaj w Warszawie niedawno była 80. rocznica powstania w getcie warszawskim i nikt oczywiście nie negował tego, że było ludobójstwo Żydów, genocyd. To nie były bolesne wydarzenia, czy tragiczne. No, powstanie w getcie warszawskim było pod sam koniec, kiedy już bardzo mało było społeczności w tym getcie. W getcie czy tutaj taka obserwacja, proszę księdza, skoro przy tym temacie jesteśmy, że... Ale proszę nie przeszkadzać. Jesteśmy w trakcie wywiadu dziennikarskiego, żeby pani była taka uprzejma. Boże, witam pana. Też warto... Wie pan jednać, tak? Przebaczy pan oprawcą moich krewnych? Przebaczy pan? Dzisiaj jest pogrzebu mojej mamy. Aha, z innego powodu. Pierwszopiątkowo. Dobra, z Panem Bogiem. W każdym razie też bym nie przyrównował tragedii wołyńskiej do likwidacji getta warszawskiego, ponieważ tam w likwidowanym getcie to już byli ostatni. Ale w ogóle ostatni. A wiemy doskonale, że ci ostatni bardzo częściej pracowali jako te judenraty i tak dalej. I to już nie będziemy wchodzić, więc bym nie porównywał tutaj do ludobójstwa wołyńskiego. Ale w tej chwili rozmawiamy o ludobójstwie. Czy właśnie ostatnie pytanie, proszę księdza, czy właśnie ta sytuacja, że my jako naród polski ponosimy ogromny ciężar finansowy i każdy jeden pomocy w tej chwili temu państwu Ukraina. Czy to właśnie w tej chwili nie jest najlepszy moment na to, żeby właśnie tą pamięć, ten godny pochówek i to w końcu ustalenie na szczeblu państwowym, jakie oba państwa mają stosunek do tego ludobójstwa. Czy to nie jest właśnie ten najlepszy moment? Czy będzie kiedykolwiek lepszy historycznie moment niż teraz? Nie, no już nie ma, no to jest w tej chwili wina, moim zdaniem, obopólna władz polskich i Ukrainy, które nie potrafią tego rozwiązać od 30 lat. Ciągle jest mowa, że to nie ten czas i nie ten moment, a sytuacja, kiedy tak wielu Polaków pomaga Ukraińcom, jest jedyną okazją, żeby wreszcie pochować te ofiary. Jeszcze takie jedno mi pytanie naszło, czy faktycznie pan prezydent nie poszedł za daleko tych wszystkich ludzi, porównując do osób biegających z widłami. Mnie to też szokowało. To świadczy o nim, to świadczy o prezydencie Andrzeju Dudzie, który 8 lat temu, chcąc zdobyć głosy wyborcze, obiecywał, nie dopełnił tych obietnic, no i teraz atakuje innych, no co zrobi. Ale najważniejsze jest pochować ofiary. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Co jeszcze pan dostrzega? Jaki inny na temat właśnie tego ugrywania? Czy to jest parodia z tego, co się wtedy stało, dlatego że symetrium spojrzy niby to równoprawne strony, czyli Polacy mordowali nikt, to wie, to nie w ramach odwrotu nas, ale
Ale tymi mitami jest tak, manipulowanie wielkością ofiar, zmniejszanie maksymalne, żeby brak nie było. Całkowite negowanie sposobu zadawania śmierci. Że to nie było, jeśli było już to NKWD przebrane, przychodziło w nocy i coś takiego robiło, oni o tym nawet nie wiedzieli, nie mają o tym pojęcia. I kolejną rzeczą, tym takim mitem obrzydliwym w sumie, ze strony ukraińskiej oficjeli, czy przedstawicieli ich nauki, jeśli tak to można nazwać, jest to, co oni cały czas podnoszą, że to się kiedyś zobaczy, to się kiedyś zbada i to się wtedy dowiemy, wtedy możemy o tym rozmawiać. Na razie nie wiemy, na razie nie badamy, na razie tego nie widzimy. Nic się nie zmieni. Dowiemy się szczegółów, niczego więcej. Ale to na obrazu sytuacji nie zmienia. My to wiemy i oni też to bardzo dobrze wiedzą. Dlatego, że to robili sąsiedzi, to byli najbliżsi tych, którzy zostali zamordowani. To nie była, nie był najazd jakiejś obcej hordy, nie wiadomo skąd. Nie wiadomo skąd przybyli i gdzieś tam się rozpłynęli. Więcej ofiar było właśnie przez to, że oni przychodzili dzień wcześniej. Nie, ty się nie bój, ty jesteś, wiemy, my się przecież znamy, ty jesteś kumem naszym, to nic ci się nie stanie. Bo przychodzili w nocy i mordowali. Jak mogą to wiedzieć? Bardzo dobrze wiedzą. Słynie pan z tego, że przedstawia pan historię, zwłaszcza tę historię najnowszą, również jej ciekawostki, nieznane zakamarki w sposób taki przystępny. Jak dzisiaj przekazywać młodym pokoleniom, żeby no właśnie, żeby wiedzieli ten temat więcej, żeby poznali te mity, żeby umieli sobie się z tym uporać, żeby nie wierzyli w tę propagandę, która leje się z mainstreamowych mediach, mediów, że...